Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym wam powiedzieć o paru ciekawych rzeczach. Pierwsze, czym się zajmiemy, to oczywiście jest powiedzenie na temat aktualnych tygodni do GTA Online, bo to też jest rzecz dziwna bardzo. Mianowicie, obecny tydzień do GTA Online jest naprawdę tragiczny. Jakby naprawdę, tutaj co mamy w tym tygodniu, w sensie jeżeli chodzi o premię, w ogóle o zniżki, jest kompletna tragedia. W zasadzie teraz widzicie, największym tak naprawdę rzeczą, jaką mamy, to to, że są zapowiedziane wyścigi drag. Co? Safe razy 2, czy tryb adwersarza razy 2? Czym to urządza? Albo tutaj jak niżej, zniżka na 3 pojazdy. 3 pojazdy na cały tydzień. No kurde, co to ma być? To jest, mówię, to jest jakiś żart. Patrzyłem w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu był nowy pojazd akurat dodany, więc no dobra, niech będzie, że coś było. Inną rzeczą, dalej nie było żadnych ciekawych premii. Kompletnie. Jednakże jeżeli chodzi o pojazdy, tym razem były aż 4 kurde pojazdy na zniżce. I praktycznie ostatni tydzień w tym roku to oczywiście na nową generację konsol, jak widzicie, został dodany też nowy pojazd Park Ranger. Co prawda było znacznie więcej premii, jednakże one już nie były takie ciekawe. Było już o wiele więcej, nowa jakaś zawartość się pojawiła, ale to tylko na nową generację się pojawiło. Co za tym idzie, stara generacja słabo. Plus do tego oczywiście jeszcze więcej pojazdów na zniżce, ale dalej żadnych nieruchomości. Jeszcze dalej już w zasadzie idąc, to akurat, no nazwijmy, że było najciekawiej, gdyż to prawda to był tydzień, który był bardzo mocno przedłużony, bo on trwał całe 2 tygodnie ten tydzień, tego co pamiętam. On trwał chyba z 2 tygodnie. Tutaj też nie było jakichś mega fajnych rzeczy, ale to był tydzień wtedy, kiedy były już święta. Więc praktycznie od samego początku tego DLC, praktycznie patrząc też i wcześniej, nie było niczego ciekawego w danym tygodniu i to jest rzecz bardzo dziwna. Kiedyś tygodnie w GTA to były takie, że mieliśmy zniżek na 20 pojazdów, jakieś premie razy 2, razy 3 na biznes. W sensie było tego pełno i to jeszcze się te premie ze sobą nakładały, że były i na paczki na przykład, nie wiem, na import-export razem były takie premie, czy nie wiem, na bunkier i na przykład hangar. W sensie cały czas były takie super premie się pojawiały, że szło naprawdę nieźle zarobić. Teraz w tych tygodniach jest bardzo biednie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nawet premia, w sensie z GTA Plus, jakby ktoś jeszcze powiedział, że w GTA Plusie pewno jest jakaś super premia. Też nie ma tam super premii w GTA Plusie. Też jest naprawdę bardzo słabo. Godnie w GTA Online się zepsuły. Kiedyś jak się czekało na tydzień, żeby kupić sobie fajny jakiś pojazd, teraz w zasadzie liczy, żeby było w ogóle cokolwiek wartego do zobaczenia, bo na ten moment nie ma nic ciekawego do zobaczenia w grze, jak wchodzić. Co najwyżej nowy tryb adwersarza i na tym się to w zasadzie kończy. Jednakże jeszcze do tego chciałbym wejść do innej rzeczy, mianowicie w tym tygodniu pojawiła się bardzo ciekawa informacja. Mianowicie tutaj mamy, czyli aktualizacja GTA Online na PS4 i Xbox One. Zbliżając się do granic możliwości technicznych konsol poprzedniej generacji, podejmujemy niezbędne kroki, aby umożliwić poprawne działanie przyszłych aktualizacji GTA Online na PlayStation 4 i Xbox One. W ramach tych zmian od 20 lutego 2024 roku edytor Rockstar nie będzie już dostępny na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edytor Rockstar będzie nadal w pełni obsługiwany na PlayStation 5, Xbox Series XS i PC. Ta aktualizacja pomoże zapewnić stabilność na starszych platformach i możliwe najdłużej aktualizować je o dodatki do GTA Online. Po więcej informacji na temat zmian związanych z edytorem Rockstar, w tym na temat eksportowania i zapisywania projektów edytora Rockstar na PlayStation 4 i Xbox One, odwiedźcie naszą stronę wsparcia. Co to w zasadzie oznacza? Przygotowałem po prostu nazwijmy, że po prostu w Photoshopie grafikę, która pokazuje nam, jak aktualnie wygląda właśnie podział GTA Online na poszczególne generacje, gdyż mamy wyszczególnione na ten moment dwie. Mamy starą generację oraz nową generację. No jeszcze powinna być pierwsza generacja, czyli PlayStation 3 oraz Xbox 360, ale zostały już dawno wyłączone serwery, więc tego już nie liczymy. Więc stara generacja to jest PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Nowa generacja to jest PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Akurat tą grafiką mogę to skomentować najlepiej. W aktualnym stanie teraz będziemy mieli znowu podział. I to już będzie trzeci podział się pojawiał. Czyli mianowicie teraz pojawi się generacja, nie wiadomo w sumie, na PC-tach. Bo teraz właśnie PlayStation 4 oraz Xbox One nie będzie posiadał edytora Rockstar, więc będzie znowu miał coś innego niż PC. I teraz właśnie jest pytanie. PC trafia teraz do generacji IDK, bo w sumie czym teraz będzie PC? Będzie tym samym co PlayStation 4 i Xbox One? No nie, w zasadzie zostało w tym newsletterze, co bardzo wiele, dużo osób podkreślało, wspomniane o PC-cie.
PC jest teraz na równi z Xboxem Series X oraz S. To jest bardzo ważna rzecz, którą właśnie też zwrócili uwagę, że w zasadzie test 2 zwrócił uwagę, że w tym momencie PC jest w miarę na równi z nową generacją konsol, więc czy to nie będzie oznaczało w takim razie, że na PC-ta nie trafią nam rzeczy z nowej generacji? No myślę, że tutaj właśnie post od MMI, który pokazuje, że no chyba może być ciekawie. Jednakże oczywiście tutaj też niżej mamy jednego właśnie, nazwijmy, że z leakerów, osób, które szukającą, że zaś on w to bardzo mocno wierzy, że Rockstar prawdopodobnie działa na tym, bo to łatwiej po prostu portowanie różnego rodzaju aktualizacji. Po co je dzielić, w zasadzie teraz będą one dzielone na trzy części, jakby na to nie patrzeć. No, sytuacja wygląda jeszcze bardziej ciekawie. Dodatkowo oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś swoje projekty właśnie na PlayStation 4 oraz Xbox One, macie czas do 20 lutego, aby coś z tym zrobić. Jest właśnie od razu już tutaj post od Rockstar Support, co w takim razie się wydarzy. I po prostu wszystkie te klipy, co macie, wszystkie nagrania, wszystko co jest, zostanie zwyczajnie usunięte. Co zatem po prostu idzie, skoro zostanie wszystko usunięte, sami zalecają, żeby po prostu wrzucić to na YouTube'a, niech to tam sobie leży i tyle. Dodatkowo w zasadzie też natknąłem się na jedno z nagrań na PlayStation 4. Mianowicie tutaj mam jedno właśnie nagranie, przynajmniej tak gościu właśnie mówił, że gra na PS4. Nie wiem, wiadomo, w czym on to transmitował, ale wiecie, jakby trochę widać, że to nagranie nie należy do takich jakichś najpłynniejszych, to są jakieś około właśnie 30 FPS-ów. Nawet czasami mniej na oko to jest, gdyż czasami widzę, że na przykład jak teraz gościu biega, to nie jest aż tak płynne, nie wiecie, na 30 widać, że to jest w miarę płynne. Czasami widać jakieś dziwne spadki, więc prawdopodobnie dlatego chcą, mówię, jakoś ograniczyć, żeby zmniejszyć takie rzeczy, takie zapotrzebowanie. Teraz właśnie na przykład było lekkie chrupnięcie. Wiadomo, to nie jest taki dobry test oglądając film na YouTubie, bo wiadomo, zależy jakiego to jest, jaką nagrywarką on to nagrywał, czy bezpośrednio z konsoli, czy jak on to robił. To też trochę może generować dodatkowe FPS-ów. Teraz jak widzicie, strzelił rakietą, był też znowu jakiś lag. Wiadomo, pewne osoby, które grają regularnie na PS4, no to widzą, jak ta gra wygląda i wiedzą, że to nie należy już do najpłynniejszej rozgrywki. Widać w sumie, jak to jak boostem puszcza, że nagle gra teraz spada, już teraz nie ma nawet płynnych tych 30, tylko na oko to jest 20. To jest takie moje spojrzenie, ale widać, że to po prostu nie należy do jakiejś mega płynnej rozgrywki. Pewno wiadomo, dlatego chcą oni to wszystko pozmniejszać. Jednakże wraz z tym oczywiście jest od razu już powiedzenie właśnie od jednego tutaj gościa na Twitterze, czyli Ross. Przypomniał, że jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, jest to właśnie ostatni moment, aby zrobić sobie na PS4 osiągnięcia, trofea związane właśnie z Rockstar Editorem. Bo w sumie skoro będzie usunięty Rockstar Editor, to nie będzie w takim razie takiej możliwości. I w sumie teraz nasuwa się jedno pytanie, bo skoro teraz doszliśmy do wniosku, że PC w zasadzie teraz będzie tak trochę w generacji IDK, w sumie nie wiadomo, czy to będzie w takim razie znaczyło, że na PC trafią rzeczy z nowej generacji konsol? Są oczywiście za tym pewne poszlaki mówiące, w sensie takie logiczne rzeczy, że no w sumie to ułatwi zwyczajnie dostęp, bo kiedy teraz będą musieli tworzyć tak naprawdę trzy wersje tej gry, bo wiadomo, niby Rockstar Editor to jest co innego, ale skoro go chcą kasować, zapewne jakoś ma jakieś powiązanie. Coś musi w każdym razie ten Rockstar Editor robić, aby, no mówię, te przyszłe aktualizacje chodziły. Kto wie, może na przykład jakieś optymalizowanie pomieszczeń, żeby się nie psuły zwyczajnie. No ale wiecie, to jest kolejna rzecz, którą będą musieli oni zaś uwzględniać. Więc czy możemy się spodziewać takich rzeczy? Zobaczymy. Być może na letnie DLC nagle, kurde, wleci taki update. W sumie swoją drogą byłoby fajnie zobaczyć, ile takich rzeczy potencjalnie nas właśnie aż mija na PC-cie. Zresztą jestem naprawdę ciekaw, jak bardzo te wersje od siebie się różnią. Będę musiał się w tym przyjrzeć, ile dokładnie tych rzeczy jest. Także w sumie mógłbym powiedzieć, że to byłoby w takim razie na tyle. Także do następnego, cześć.